Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Forza Horizon 2. No oczywiście bawimy się na wyspie, jak zwróciliście uwagę. Rozpocząłem taką nową serię właśnie z tego DLC, tak aby każdy wiedział, w co gramy. Taka seria poboczna, ponieważ niedługo skończymy podstawkę. No i będziemy mogli pobawić się już właśnie tylko i wyłącznie na wyspie. Chociaż za chwilę wam jeszcze o kilku rzeczach opowiem związanych z Forza Horizon 2. Niestety na sam początek mam dosyć złą informację dla was, ponieważ nagrałem dla was prawie 40-minutowy odcinek z Forza Horizon 2. Niestety nie nagrał mi się obraz, po prostu nie włączyłem tego, to jest mój błąd. Włączyłem tylko nagrywanie dźwięku, więc dźwięk, który nagrywałem na żywo, mi się nagrał, a obraz niestety został nienagrany. Znaczy nie został nagrany, tak po prostu. Więc jest to zła informacja. I powiem wam tak, w tym materiale, który się nie nagrał niestety, rozegrałem sobie, dokończyłem poprzednie mistrzostwa, więc tutaj raczej nic nie tracicie. Rozegrałem sobie kolejne mistrzostwa za pomocą Subaru Imprezy WRX STI. Chociaż na pewno będą jeszcze mistrzostwa, gdzie tym autem pojeżdżę sobie, więc też za bardzo nie straciliście. A to, co najważniejszego straciliście, mam dla was tutaj przygotowane w okolicy. Powtórzymy sobie challenge z listy życzeń, aby też niczego wam tutaj nie przeoczyć, co jest najważniejsze. Bo wygląda to mniej więcej tak. Odblokowała mi się lista życzeń, już wam to pokazuję. No i tak, mamy dwie listy życzeń po 4 challenge, czyli to też jest coś zupełnie innego niż do tej pory było. Wcześniej było 15 challenge, tutaj na wyspie są tylko 4 challenge. No i tak, mamy bardzo fajny challenge związany właśnie, ten pierwszy, zaraz wam go pokażę. Kolejny challenge to jest lot w powietrzu, jakieś zmagania za pomocą Ferrari F40, mamy Lancera 8. Mamy też możliwość tu aktywacji kolejnej listy życzeń, gdzie będziemy bawili się w drift, jakieś tam po prostu zmagania grupy B, wyróżne mini przygodę, też dosyć fajna nazwa, dosyć kreatywnie to wymyślili, no i jakieś kolejne tutaj, kolejne zawody, więc fajna sprawa, ponieważ jeśli chodzi o listę życzeń, mamy w końcu coś, co, o czym mówiłem wam, nie wiem, 2, 3, 4 odcinki temu, jak jeszcze nie byłem świadomy tego, że DLC się pojawi. A mianowicie mówiłem wam w jakimś odcinku, że fajnie by było, gdyby ta lista rzeczy wyglądała troszeczkę inaczej niż do tej pory, że nie tylko przebijamy, nie tylko jeździmy jakieś wyścigi, nie tylko zmagamy się z czasem, tylko też fajnie by było, gdybyśmy przykładowo, nie wiem, przebijali jakieś balony na trasie, coś w tym stylu. No i uwaga, powstał challenge, który jest podobny do tego, o czym wam mówiłem, więc twórcy mnie wysłuchali. Challenge strasznie przypomina mi coś, co pojawiło się chyba bodajże w Dercie jedynce. Zbijanie takich, rozwalanie takich billboardów. Tam były takie pianki żółte, pamiętam, które też musieliśmy zbijać. W tym przypadku musimy roztrzaskać 90 tablic, które już pewnie kojarzycie z Forza Horizon. Bardzo, no mówię, podobny challenge był w Dercie jedynce. Niemniej jednak fajnie, że coś nowego na tej liście życzeń się pojawiło, bo to jest na pewno fajne urozmaicenie. Już troszeczkę mi się znużyło ciągle driftowanie gdzieś tam, czy też ciągłe zmaganie się z czasem, masterowanie czasu, czy też próba, jak widzieliście na moim kanale, próba z pobijaniem prędkości na fotoradarach. Więc fajnie, że coś nowego się pojawiło, bo to jest spore urozmaicenie. Może tych zadań nie ma dużo, bo na całą wyspę tych zadań jest tylko 8. Niemniej jednak wyspa jest mniejsza, więc musimy mieć tego też świadomość, że wyspa jest mniejsza niż mapa w podstawce, dlatego też rozumiem taki zabieg. Chociaż no myślę, że nikt nie miałby nikomu za złe, gdyby tych challenge było, nie wiem, z 30, 40, z 50. Zabawa była wtedy naprawdę no niesamowita. Takie teraz tutaj. Więc lista życzeń też jest jak najbardziej na plus. To jeszcze przegapiliście, kiedy to nie nagrałem tego materiału. Koleś ten, który tam, wiecie, ten Włodzirej, tak to się nazywa, tak? Chyba tak. Poinformował nas o tym, że teraz mamy możliwość znalezienia kolejnego zaginionego auta w grze. Jednak nie będzie nikt nam mówił, gdzie to auto jest, a mamy sami pokusić się o to właśnie. Mamy się pokusić sami o to, aby go odnaleźć. Mapka nie jest duża, więc raczej problemu z tym znalezienia nie będzie. Ale fajne jest to, że nikt nam nie mówi, nie prowadzi nas za rękę do tego auta, tylko po prostu mamy to zrobić samemu. Bardzo fajna sprawa, jak zarówno tak samo ten challenge mi się podobał. No mówię, tutaj dla mnie to już był banał. W sumie na pierwszym razem podejściem też to było dosyć łatwe, poziom średni. Zobaczymy, jak będą wyglądały challenge na poziomie trudnym. Ale wracając do tych challenge na poziomie trudnym, jeden z moich widzów poinformował mnie o tym. Czekajcie, tylko sobie ustawię tutaj
Kolejne tutaj zawody. Jeden z moich widzów poinformował mnie, że... Nie, nie, szybka podróż, tylko pojedziemy tam sami. Jeden z moich widzów poinformował mnie w komentarzu, że ta ostatnia lista życzeń była tak ciężka do pokonania, ponieważ rekordy ustanawiali sami twórcy gry, a nie ustawiali to tutaj komputerowo, więc pod tym względem tego było trudno. Znalazły się oczywiście osoby, które mówiły, ja mam to przecież za pierwszym razem. No okej, to kupię sobie Forzę, zagrajcie sobie i potem wróćcie i dajcie znać, czy faktycznie było tak łatwo, jak to się wydawało na YouTubie. Dosyć fajna sprawa, że też twórcy pokusili się o to, aby ustanowić rekordy. Dosyć wymasterowane, bo no nie oszukujmy się, te wyniki były spore. Zobaczymy, jak tu będzie z tą życzeniem. Na razie rozegrałem tutaj tą jedną tylko. I dosyć to fajnie naprawdę wygląda. Zobaczymy sobie w kolejnych odcinkach, jak to będzie. No jedziemy, zobaczcie, w końcu mam okazję pokazać wam tutaj tego Mercedesa, którego też chciałem wam pokazać. Kupiłem takie malowanie przy okazji, dosyć fajnie to wygląda. Zdecydowanie bardziej mi się to widzi niż kiedy miałbym jechać autem seryjnym, dlatego też postanowiłem, że takie malowanie sobie zakupię. No i rozgrywamy sobie kolejne tutaj zawody mistrzostw. Okej. Więc też może w kolejnym odcinku pokuszę się o to, żeby to zaginione auto odnaleźć. A też wracając do zaginionych aut, wiem, że już od dawna planuję, żeby wam te zaginione auta pokazać. Niestety dosyć do tej pory miałem bardzo mało chętnych na to, a jeśli już chętni byli, to pisali mi... To pierwszy wyścig typu Cross Country Circuit. To rajd przełajowy, ale po torze. Dobra, tego nie było jeszcze. Więc powiem wam, że było dosyć sporo chętnych, ale większość albo dopiero Forzę sobie kupiła, albo ma zamiar, ma Xboxa One, ale dopiero Forzę kupi za jakiś czas, więc pod tym względem ciężko było kogoś znaleźć, a teraz się okazało, że moja stara ekipa z GTA właśnie sobie zakupiła Forzę Horizon 2. Da mi troszkę czasu, żeby sobie tam jakąś grę przeszli w weekend, w dwa weekendy i coś tam pewnie na święta dla was nagramy z tych zaginionych samochodów, bo już też ja sam nie mogę się doczekać tego odcinka, mam fajny pomysł, żeby to fajnie zrealizować, wy też czekacie, więc mam dla was jakieś takie kolejne informacje. Pojawiła się ekipa, Wojtek właśnie jest, Barti, też Paulina była chętna do tego, żeby właśnie nagrywać. Paulina chyba już przeszedła grę nawet, więc też te auta zaginione, które dosyć ciężko na końcu było znaleźć, będzie pewnie miała, dlatego też myślę, że sobie to jakoś na święta wam taki odcinek wypuścimy. No i też właśnie tutaj w tej wyspie jedno auto, dokładnie jedno auto dodali zaginione. Nie mam pojęcia, jakie to auto jest, nie sprawdzałem, nie psułem sobie zabawy, więc pewnie do kolejnego odcinka wam to poszukam i sobie zobaczymy, jak to auto wygląda. To auto oczywiście na wyspie pokażę wam od razu, być może nawet uda mi się rozegrać zawody tym autem, bo mówię, wow, no nieźle, czekajcie, cofniemy, bo takie wiksy tu się dzieją, no czasami są takie chopki, że kurczę, niefortunnie wjedziemy, nie jesteśmy świadomi tego, że za górą czeka nas naprawdę spory skok, takie wiksy się potem dzieją, dobra. Coś tam na pewno z tego zaginionego auta z wyspy pokażę w odcinku, pokażę wam, jak to auto wygląda, a całą resztę po prostu nagramy wspólnymi siłami. Mam nadzieję, że to wyjdzie jakoś fajnie. Ale to nadal aktualne, wiem, że wiele osób na to czeka, ale no ciężko było mi to zrealizować właśnie, jeśli nie miałem odpowiedniej ilości osób. Już też myślałem, żeby to zrobić w mniejszej ilości osób, ale na szczęście Wojtek oraz Barti kupili sobie Xboxa One z Forza Horizon 2. Przejdą pewien etap. Te auta, które są w późniejszych etapach, to oczywiście ja z Pauliną pewnie pokażę. A Wojtek z Bartkiem te auta pierwsze, które można było odblokować, wam zaprezentują. Pobawimy się, myślę, że fajny odcinek z tego wyjdzie. Więc możecie mieć pewność, że coś takiego na pewno się na moim kanale pojawi. A też jeszcze chciałem o jednej rzeczy tutaj, bo wiecie, ja czytam wasze komentarze, wiem, że było sporo pozytywnych ocen, ale też pojawiły się takie osoby wśród moich widzów, które nie obejrzały poprzedniego odcinka i stwierdziły: Joji, fajny odcinek, ale na drugi raz nie używaj określenia wyścigi rajdowe, tylko rajdy. I wiecie co?
No to jest oczywiście prawda, tak, no nie powinno się używać określenia wyścigi rajdowe, a po prostu rajdy. I tutaj jak najbardziej plus do tych osób, że to wyłapały i zwróciły mi uwagę. Fajnie jak tam poprawiacie mnie, bo mogę coś tam potem no ulepszać w tym kanale, mogę te słownictwo troszeczkę też mieć lepsze, tak? Ale naprawdę nie rozumiem osób, które zwracają komuś uwagę. Jest pierwsze miejsce. Niezła jazda. Zwracając komuś uwagę, nie oglądając całych odcinków, bo ja sam sobie zarzuciłem w tym odcinku pierwszym, że mówię wyścigi rajdowe zamiast rajdy. Stwierdziłem, Joji, nie mów wyścigi rajdowe, bo to nie są wyścigi rajdowe, tylko rajdy. I naprawdę nie potrafię zrozumieć, jak można komuś zwrócić uwagę, nie oglądając całego materiału. Zdarza się też, że oglądam jakieś filmy innych youtuberów, gdzie też popełniają jakieś gafy, o czymś tam mówią i nie do końca jest to prawda, ewentualnie coś mówią niepoprawnie. Wiadomo, nagrywając materiały, często jakieś gafy może popełnić, jak się gada samemu do siebie przez 30 czy też 40 minut. Ale zawsze jak ktoś jakiś błąd popełni, to ja oglądam film do końca, aby sprawdzić, czy faktycznie ta osoba, nie wiem, potem tego nie naprostowała, bo wyszedłbym po prostu na głupka, kiedy bym tą osobę poprawił, aby się okazało, że po prostu po 2-3 minutach ta osoba się poprawiła. Tak samo ja, jak ja to powiedziałem, po minucie dosłownie się poprawiłem, więc nie rozumiem, dlaczego te osoby tutaj mnie poprawiły. No, to nie jest jakiś, wiecie, taki, nie wiem... Nie podbijam do was za to, że mi zwróciliście uwagę, tylko po prostu chciałbym, żebyście oglądali całe materiały, naprawdę, bo często jest tak, że coś tam mówię, a za chwilę się tutaj naprostuje to, co mówiłem, więc troszkę mała moja po prostu uwaga. Wiem, że wiele osób nie chce się wielu osób oglądać całych materiałów 30-minutowych i przewijają na najlepsze momenty, czy coś w tym stylu. No ale kurczę, jak już coś tam zwracamy uwagę, czy o czymś dyskutujemy, czy też o coś pytamy, to warto by było cały materiał oglądnąć, zanim się pytanie zada, żebyśmy po prostu na głupka nie wyszli, tak? Takie są moje tutaj. No przecież, bo też często jest tak, że kurczę, to jest najczęściej się to na moim kanale zdarza. Mówię, na jaką platformę gram, piszę to w tytule i piszę to w opisie, a potem osoba mi pyta, Yuji, na jakiej konsoli grasz, nie? A ja już w pierwszej minucie powiedziałem, wow! Co za... No nie wierzę w to, naprawdę, niektórzy to jeżdżą jak takie... Jak kobiety. Ja ostatnio na Facebooku pokazywałem wam akcję ostatnio z moją z Wrocławia, jak babka wjechała i miała skrzyżowaniu w ogóle pod zakaz i praktycznie auto skasowałem. Taki filmik na Facebooku moim jest, jak ktoś nie widział. Skurczę, jak patrzę na tych kierowców w tej grze, to mówię, no baba gra w tą grę. Znaczy baba, Drive Avatar, tak? Tej osoby, tej kobiety gra w tej grze, bo nie ogarniam, jak można taką być osobą, kurczę, żeby na skrzyżowaniach gdzieś tutaj komuś wjechać. O, zobaczcie, jest to Lamborghini, które chciałem wam pokazać. Niestety trzeba mieć VIP-a, aby tym Lamborghini móc sobie pojeździć, ale macie okazję zobaczyć, jak to auto wygląda. Wiecie co? Ja wam może też włączę tryb zdjęciowy, aby to auto wam pokazać, jak ono tutaj wygląda. Czekajcie, bo coś się tutaj zaklinowało. Czemu to się zaklinowało? Czekajcie, pojedziemy z tej strony. Pokażę wam, też koleś dosyć kiczowato to auto pomalował, ale zwróćcie uwagę, jak to auto wygląda, bo być może kogoś to ciekawi. Co mi tak ciągle wyostrza tam? Ale naprawdę, robi to autko wrażenie. Kurczę, chciałbym się nim przejechać, pokazać wam, jak to auto ze środka wygląda. A tak możemy sobie tylko popatrzeć. Tutaj, kurczę, raczej nic nie zobaczymy ze środka. No ale fajnie wygląda, fajnie by było sobie nim pojechać. Muszę tego VIP-a kupić w końcu, żeby wam go zaprezentować. Dobra, jedziemy dalej. Oczywiście też, jeśli oglądałem jakieś kobiety, to nie jest tak, że kurczę, ja neguję wszystkie kobiety, ale... Najwięcej takich akcji, które można spotkać na drogach, gdzie ktoś tam po prostu robi takie wiksy. No wiecie, jak jedzie facet i popełni błąd, no to nie wiem, coś tam, przecież nie wiem, zagapił się czy coś. Kobieta to potrafi, kurczę, z tym jechałem sobie autem obok kobiety w X5, nie? Jechała sobie babka BMW X5. Ja jechałem obok niej lewym pasem, ona jechała prawym. I kiedy, kurczę, ja jadę obok niej, ona mnie widzi, nie? I zjeżdża, to sobie tak jakby chciała mnie zepchnąć, nie z drogi. No mówię, no baba, no takie rzeczy to tylko baba może zrobić. No naprawdę, no nie wiem, nie ogarniam tego, jaką kobieta ma logikę. Już pomijam fakt parkowania kobiety, że kobiety nie mają w ogóle wyobraźni podczas parkowania, ale
czasami jak potrafią odwalić takie wiksy na drodze, no zobacz sobie filmik na Facebooku, co babka odwaliła. Jest pas do skręcania i to pas trzeci od mojego, pas do skręcania w lewo, a ona się wjebała na prosto na skrzyżowaniu i co tam, trąbie, nie? I teraz normalna osoba, kiedy widzi, że coś po prostu zepsuła, tak? Ktoś zwaliła na drodze. I ktoś, albo to często też jest podczas wyprzedzania, jeśli wyprzedacie jakieś auto i nie zwrócicie uwagę w lusterko i ktoś za wami trąbi, to się nie chowa w to miejsce, z którego wyjechaliście, to się wciska pedał gazu na maksa i się po prostu te auta wyprzedza, bo nie ma nic gorszego jak, kurczę, widzicie za sobą trąbiący samochód i zatrzymujecie się w miejscu, ewentualnie wjeżdżacie potem z tego miejsca, z którego wyjechaliście. Naprawdę, trzeba mieć troszeczkę wyobraźni, kiedy siada się za kółko, a niektóre... tutaj też nie chcę mówić tutaj ogólnie o kobietach, bo to by było troszeczkę nie fair, ale naprawdę, niektórzy siadają za tym kółkiem bez w ogóle wyobraźni. Ja rozumiem, że ktoś może popełnić błąd, może się zagapić, bo jesteśmy tylko ludźmi, możemy błędy popełniać, ale... Jak już coś odwalamy, bo nie wiem, zabłądziła czy nie zabłądziła, no to kurczę, pedał w gaz i do przodu, a nie, ona się jeszcze mi zatrzymała, kurczę. Zobaczcie sobie filmik na Facebooku, jest tam gdzieś, jest jeden z tych postów, to było chyba, kiedy mi się to działo, w poniedziałek albo w niedzielę. Jest to jeden z takich nowszych postów, gdzieś tam na Facebooku filmik macie. No i dobra, kolejne zawody wygrane. Nieźle to idzie. Trzeba ten poziom zwiększyć, bo tak gadam i kurczę, idzie banalnie to wszystko, aż nie wierzę. A, to auto też moje fajnie wygląda. Chyba mam aktualnie najlepsze malowanie w tej całej stawce. I to będą już ostatnie mistrzostwa w tym takim etapie. Ale zaraz wam to pokażę też, bo to będą ostatnie mistrzostwa w tym etapie i potem odblokujemy taki jakby finałowy na tym etapie wyścig. Jestem ciekawy, jak to wygląda, czy to normalne wyścigi, czy jak. Ciekawi mnie to naprawdę, czy coś można wygrać. No widzicie, całe te DLC z tej wyspy dosyć się różni od tego, co jest w podstawce, co nie? No znowu, to no kurde, jak można? Przecież to jest mój błąd. Dobra, cicho. To był mój błąd. Nie wyprzedza się na skrzyżowaniach. No mógłbym powiedzieć, bo mógł patrzeć w lusterka, tak? Ale to jest bez wątpienia mój błąd. Dobra, cicho. Mam też prawo do popełnienia błędu. Trzeba było go wyprzedzić prawą, a nie lewą stroną. Ale zdarzają się też takie wiksy, jak widzieliście przed chwilą, ja zrobiłem. Ostatnio ja właśnie nagrywałem ten 40-minutowy odcinek dla was z Forza Horizon, to koleś mi też tak zrobił, nie? Że jadę, kurczę, mam pierwszeństwo, a koleś na skrzyżowaniu sobie ma, bo mówię, a bo mam dobre auto, sobie tam śmignę, a nie. Przywaliłem w niego, też tam hejtowałem go. Ale to na szczęście jest gra. Ja tak ogólnie uważam, że zamiast robić trudniejsze testy, tak, to na chwilę obecną jest, ponoć te testy teraz naprawko są dosyć ciężkie niż te, które ja zdawałem. Zamiast robić coś takiego, powinno być 105 lat jakieś ponowne zdawanie za darmo egzaminów, ponieważ jak widzę niektórych takich, największe zagrożenie moim zdaniem powodują te starsze osoby, które w dużej części już myślę autami nie powinny ze względu na swój wiek, czy też jakieś tam choroby swoje. Autami nie powinni jeździć. Myślę, że takie ponowne kurs, nie wiem, czy to 5-10 lat powinny być, aby właśnie sprawdzić, czy faktycznie komuś się nie przyfarciło, że ktoś na farcie tego prawka nie zdał. I takie egzaminy, zamiast nie wiem, kombinowania z jakimiś kurczę, coraz to trudniejszymi testami, to ja myślę, że powinno być albo coś takiego, że testy na szybką reakcję, bo to jest ważne, naprawdę, na drodze. Ja myślę, że ta szybka reakcja jest najważniejsza. Żeby, nie wiem, były jakieś, powiedzmy, symulacje na drodze ukazywane na komputerze, musimy szybko zareagować, mamy kilka sekund i na tej podstawie tak powinny wyglądać testy. Albo właśnie powinny być testy co jakiś czas, żeby te osoby, którym się przyfarciło przy zdawaniu prawka i tworzą zagrożenie na drodze, powinni mieć to prawko odbierane. Albo żeby zdawali po prostu, zdawali to potem drugi raz, kiedy w końcu się czegoś nauczą, bo naprawdę ja... To, co widzę na drogach dzisiaj, to jest masakra. Wiem, że może troszeczkę też przesadzam, ale nic w życiu mnie tak nie wkurza, nie? Jak wyjazd na drogę
szczególnie po ulicach jakichś takich większych miast i patrzenie, jak niektórzy, kurczę, jeżdżą jakby dopiero co prawko zdali, a kurde, pewnie kilka lat dobrych auto mają. Ja też, wiecie, to nie jest tak, że ja hejtuję kogoś, że tam beznadziejnie jeździ, bo jestem idealnym kierowcą. Tak nie jest, kurczę, ja mam takie braki, że to się w głowie nie mieści, wiadomo, to nie jest tak, że jestem idealnym kierowcą, tylko po prostu uważam, że nawet jeśli nie jestem dobrym kierowcą, to jestem w stanie, mam prawo po prostu do oceniania też innych. Tak, takie jest moje zdanie, że to nie znaczy, że muszę idealnie jeździć, czy muszę być ekspertem, czy muszę być kierowcą profesjonalnym, żeby móc oceniać innych kierowców. Nie, no po prostu wyrażam swoje... O, ale przywalił tutaj w drzewo. Nieźle, bo dzięki temu mam pierwsze miejsce teraz. Uważam, że każdy z nas ma prawo do wyrażania własnej opinii, nawet jeśli nie jest ekspertem w jakiejś dziedzinie. Ja na przykład też chciałbym, żeby na kursie prawa jazdy, nie wiem, czy z dodatkowymi opłatami, tutaj nad tym jeszcze nie myślałem, ale fajnie, gdyby było coś takiego jak zdawanie, chociaż nawet może nie zdawanie, ale żeby też w ramach zdawania prawka, czyli tutaj tu mówię tutaj o kursach z egzaminatora, czy nie z egzaminatora, tylko z naszym tutaj nauczycielem od jazdy, żeby też właśnie były takie ośrodki bardziej popularne, bo takie ośrodki są, ale żeby były bardziej spopularyzowane ośrodki, w których to ćwiczymy jazdę ekstremalną, bo jazda normalna to jest jedno, ale co z tego, jeśli my umiemy jeździć, a totalnie nie mamy pojęcia, jak nasz samochód potrafi się zachować podczas dużych opadów deszczu, kiedy spadnie śnieg, kiedy to jesteśmy w takiej sytuacji, że ktoś nam wyjedzie, mimo że nie powinien, my nie potrafimy odpowiednio reagować. I tutaj, gdyby takie ośrodki szkolenia były bardziej popularne, ewentualnie nawet jeśli one by były tańsze, myślę, że większość osób by się skusiło. Tylko wydaje mi się, że najważniejsze by było to, żeby one były zdecydowanie bardziej popularne, żebyśmy my mogli normalnie podczas zdawania prawka przez takie tutaj szkolenia różne przechodzić, żeby móc za dodatkową opłatą takie szkolenia sobie przejść. Bo tego nam brakuje, gdyby więcej osób uczestniczyło w takich właśnie szkoleniach na ekstremalną jazdę, na zachowanie auta w ekstremalnych warunkach pogodowych, myślę, że zdecydowanie mniej wypadków by było, naprawdę, bo powiem wam sam, ja nie mam pojęcia, jakbym zareagował, gdyby mi jakieś auto wyjechało na czołówkę, jaka by była moja tutaj, powiem wam, reakcja. Jakbym zareagował, gdybym wpadł w ogromny poślizg? Nie mam pojęcia. Dlatego też uważam, że albo powinna być większa ilość jakichś torów, na których osoby sobie mogą normalnie wjechać na tor za małą opłatą, ewentualnie za friko, poćwiczyć jakiś drift, kontrolowany poślizg. A realia są takie w Polsce, że coraz większa ilość torów jest zamykana. A jeśli są jakieś tory, no to oczywiście tutaj właściciele torów nie pozwalają na drift, na nawet kontrolowany poślizg, nie na piłowanie na ręcznym, tylko po prostu kontrolowany poślizg bez używania ręcznego. Nie pozwalają, bo uważają, że niszczy się przez to nawierzchnia. Nawierzchnia niszczy się też pobocze, ta trawa, która tam rośnie obok tych tutaj torów, więc kurczę, taka młoda osoba, która zda prawko, nawet gdyby chciała realizować swoje pasje, gdyby chciała nawet ta osoba, co to jest w ogóle? Widzę, że odnalazłeś jedną z naszych nowych tablic premiowych. Tablice na wyspie oferują zniżkę na ulepszenia samochodów w warsztacie. No tak, tylko że ja już zniżkę mam. Maksymalną w sumie, chociaż... Dobra, możemy tutaj, widzę, że jakaś kolejna jest, ale zobacz, jak fajny klimat teraz jest na tej trasie. I też właśnie mówię, nawet jeśli taka osoba młoda chce rozwijać swoje pasje, chce się czegoś nauczyć, bo chce iść bezpieczniej, to oczywiście najlepiej mu przypierdzielić zakaz jazdy na torach, nawet ten, bo po co, tak? Po co ma młoda osoba się uczyć? I lepiej, żeby się zabiła na drodze, nawet jeśli to nie będzie jej wina. I tak dzisiaj takie są realia, po prostu. Niestety. Szkoda, bo mówię, jeździć to potrafi każdy, tak? Jak zda tam prawko, w miarę normalnie, tak? Tak, aby po prostu jakiegoś tam zagrożenia nie stworzyć, ale przyjdzie zima, przyjdzie, kurczę, jakiś mocny deszcz, przyjdzie nam, nie wiem, ominąć coś, zareagować szybko i my tego nie będziemy potrafili zrobić, bo skąd mamy potrafić? Skąd mamy wiedzieć, jak zareagować, skoro nigdy takiej sytuacji nie przeżyliśmy? To coś innego jest oglądać materiały na filmikach, jak osoba jakaś wyjdzie z pewnej kolizji, czy też z pewnej kolizji tutaj dosyć gładko wyjdzie, udaje się jakoś tutaj ten, ale to jest filmik tylko. Tutaj my się nie nauczymy nic filmikami, my musimy sami to wszystko na własnych, no musimy to po prostu przeżyć, tak?
żeby się dowiedzieć, jak to jest, więc uważam, że coś takiego powinno być rozwijane. Zamiast tworzyć jakieś głupkowate, trudniejsze testy, które tak nic nam nie dadzą, oprócz utrudnienia w zdaniu prawka, to oczywiście powinno być to troszeczkę inaczej rozegrane. No dziwię się, że taka osoba jak ja, która za bardzo kompetencji w tym nie ma, ma jakieś pomysły na rozwój tego i poprawienie tego, co się dzieje na drogach, a osoba, która dostaje za to grubą kasę, wymyśla te wszystkie pierdoły, tworzy jakieś gówno po prostu, zamiast uczyć i rozwijać umiejętności kierowcy. Nie wiem, no może mówię głupoty, może możecie dać znać, co wy myślicie, co ja mówię. Może gadam głupoty, może tak nie powinno być, ale ja takie zdanie mam. Mam dla ciebie Dobra. Nowy wyścig. Jego nazwa to Gauntlet. Zaraz się zorientujesz dlaczego. No właśnie, ciekawi mnie czemu. Zobaczymy, co to jest w ogóle. Ale właśnie byłem ciekaw, czy to te finałowe takie jakby etapy gry będą takie same jak poprzednie, czy nie. Czy dostaniemy jakieś autko, czy możemy wygrać jakieś auto. No, nie wiem, mało mi to mówi na chwilę obecną, ale zaraz to sobie sprawdzimy. I będziemy wiedzieli. Aha, też miałem, kurczę, włączyć uszkodzenia auta. Zawsze mi to przypominacie w komentarzach, a potem zapominam. Przypomina mi się na koniec odcinka, że mam włączyć uszkodzenia. No, wyłączyłem, kurczę, wtedy do tej listy życzeń i teraz ciągle jadę bez tych uszkodzeń. Co to jest? Wyścigi Gauntlet to jak dotąd najtrudniejsza i najbardziej intensywna impreza na mistrzostwach Horizon. To najwyższy poziom trudności. Wiesz, że zawsze dbam, żebyś miał odpowiedni samochód do rodzaju rywalizacji? A więc dziś będziesz się ścigać w imprezie Speed Energy Drink Stadium Super Truck. Powodzenia! No, dłuższej nazwy to nie mogli wymyśleć, ale zapowiada się ciekawie. Zobaczymy, jak będzie z poziomem trudności. Gdzie co, jadę ponownie ten wyścig ze względu na to, że ukończyłem go na drugim miejscu i nie byłem z tego miejsca po prostu zadowolony, stwierdziłem, że jeszcze raz sobie go powtórzę. Niestety, no, tak jak ten koleś mówił, wyścig nie dość, że jest trudny, to dodali mi takie beznadziejne auto pod względem sterowania, że ja totalnie nie potrafię się tutaj odnaleźć w tym. Jadę tutaj, no koleś tutaj widzę, że też chyba się nie odnalazł. Oj tam, nie wiem, to wyglądało jak seks w krzakach dwóch aut. No, zwróćcie uwagę, jak oni tutaj, nie wiem, teraz nie zobaczycie tego, chociaż dzięki tej powtórce jeden z moich, tutaj też widzę, koleś się nie odnalazł, widzę, wszyscy się nie mogą odnaleźć w tym wyścigu, jest on trudny. Co widać po tutaj zachowaniach przeciwników, ale może damy radę teraz. Udało mi się kończyć na drugim miejscu ten wyścig. O, teraz już lepiej idzie, dobra. Mówię, rzucili mnie na głęboką troszeczkę wodę, bo dali mi auto, którego ja wcześniej w ogóle nie miałem okazji sprawdzić sobie, nie miałem okazji go przetestować. Mówię, no ja pierdzielę. Mogłem to wcześniej sobie sprawdzić, gdybym wiedział, że tutaj będą mistrzostwa rozgrywane, czy mistrzostwa, raczej takie finałowe wyścigi, będą rozgrywane za pomocą takiego auta, to ja bym sobie kupił, pobawiłbym się nim, zobaczył, jak się nim jedzie. A nie rzucają mnie na głęboką wodę. No to jest fajne, że jadę tym autem za friko, tak? No też jest w sumie za friko, więc tutaj nie ma się nad czym... Nie ma się czym za bardzo jarać, ale mimo wszystko, jakby dali jakieś inne auto, które normalnie trzeba kupić, a byłoby za chwilkę, to jest fajna sprawa, że jedziemy jakimś autem, którego nie mamy w swoim garażu. Ale kurde, jest to na pewno rzucenie mnie na głęboką wodę. Szczególnie w takim trudnym wyścigu, jakim jest ten. Chociaż cicho, jest dobrze. Mam dwóch rywali za plecami, ale... Nie powinni mi zagrozić. No, nie powinni zagrozić. Kurczę, chciałem za duży łuk wziąć. To już jest końcówka, wiecie, tej trasy na pewno. Uważam, że tutaj... Jeszcze raz. Lepiej nie ryzykować, żebym znowu tutaj... Przegrał, dobra. I ostatnia prosta. Bo będziemy wskakiwali na... Też nawet nie pamiętam, kurczę. No jednak nie. A jednak skoczymy sobie na metę. Dobra, no udało się, fajnie. I czy będzie jakaś nagroda w związku z tym? Prawdę powiedziawszy, nie byłem pewien, czy udźwigniesz ten wyścig. Świetna jazda.
No dobra, i co teraz? No teraz jeden na jeden tylko wyścig, nie ma już nic więcej. Jest też achievement. Jestem mistrzem. Czyli to wygląda dosyć podobnie, tylko że tutaj rozgrywamy różne zawody, różne mistrzostwa i potem taki wyścig finałowy jest. I tych etapów chyba jest kilka. Znowu na szczycie tabeli. Niezła jazda. Ale achievementów padło masakra. Zaraz wam też pokażę, jak tutaj na chwilę obecną ten etap, na którym jestem, wygląda. Ale wieje, masakra. Dobra. Schroimy się w menusach. Gdzie to jest? Postęp, tutaj chyba. Dokładnie, czyli widzicie, musimy rozegrać tutaj kilka takich mistrzostw, ale potem mieć te wyścigi finałowe. I mamy 6 etapów. Tu mamy piąty jakiś, czwarty, trzeci, drugi, no i pierwszy, ostatni. Dobra, to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać, co myślicie o tym, co, czy jakie tematy poruszyłem w tym filmie. Jestem ciekawy, jak w waszej opinii, co o tym myślicie w związku z dawaniem prawka, czy też jakichś szkoleń dodatkowych i tak dalej. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach wideo na moim kanale. Cześć!